Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No człowiek tak się normalny, człowiek to się zastanawia, jak to jest, że przez setki lat, no to zawsze były takie sytuacje, że dziewczynki, no to były tak zwane chłopczyce, że chłopcy, no to byli zniewieściali, no ale teraz wszystkie te oficjalne, legalne organizacje, stowarzyszenia medyczne, psychiatryczne, psychologiczne polecają amputacje genitalii. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach, o filmikach, które bardzo często są zdemonetyzowane. No w Ameryce wyeksplodowała ta ilość chłopców, którzy czują się dziewczynkami i dziewczynek, którzy się czują chłopcami. No każdy w zasadzie no to pamięta. Pamięta dziewczyny, które kopały piłkę, biegały, przycinały włosy na krótko, biły się na pięści. No i pamiętają chłopców, którzy na pewno nie zostali żołnierzami, nie zostali strażakami, nie walczyli na pięści, zawsze jakoś patrzyli bardziej na lalki, nie bawili się samochodami, nie lubili motorów, rowerów i tak dalej, i tak dalej. No i to było normalne, no i to jest normalne, nie każdy ma temperament, nie każdy ma hormony, nie każdy ma taką potrzebę po prostu. No, są wojownicy i są bibliotekarze. No i są nauczyciele. No i nauczyciele i psychiatrzy opanowali wszystkie te instytucje. No i teraz właśnie tłumaczą, że po prostu trzeba amputować, że chłopcom trzeba amputować sisiora, trzeba amputować ptaka, że kobietom trzeba dosztukowywać, pomimo że mają macicę. Wychodzą debile, mówią, że mężczyzna może mieć dziecko, no ale to tłumaczą później, że w zasadzie to mężczyzna może mieć dziecko, dlatego że ma macicę, no bo była kobietą 2 lata wcześniej. Tak ta paranoja wychodzi. No 20 do 40 razy więcej jest takich przypadków, kiedy te, no można powiedzieć, euforia, czyli te niezadowolenie genitalne, niezadowolenie z posiadanych klejnotów doprowadza do tego, że coś się z tymi dziećmi, młodymi ludźmi dzieje. No, fachowcy wychodzą i mówią, że to jest bardzo niezrozumiałe zachowanie, no i że to nie ma wyjaśnienia na to. No ale każdy normalny człowiek, no to ma na to wyjaśnienie. To jest po prostu propaganda komunistyczna, to jest pchanie tej lewackiej, tego ateizmu lewackiego, te pchanie sztuczne wolności wypowiedzi, no bo gdzie to się dzieje? No to się dzieje w Ameryce, w bogatym kraju, gdzie po prostu no mogą sobie gówniarze, ci młodzi ludzie pozwolić na to, a to że komuniści zawsze potrzebują jakiegoś takiego no walki z kimś. Akurat kiedyś no to była walka o proletariat, przez 40 lat, 50 lat to była walka o czarnych, no a teraz zrobiła się walka o homoseksualistów. No bo to się wszystko sprowadza do tego homoseksualizmu. Kiedyś po prostu społeczeństwo mówiło, no tak, jest jakieś tam odchylenie, no część ludzi mówiło zboczenie z jakiejś takiej prostej drogi, także te odchylenie i zboczenie, no teraz no to ludzie nienawidzą używania słowa zboczenie, no ale to jest po prostu jest jakaś prosta droga, gdzie 90% społeczeństwa po prostu idzie, tak normalnie zawsze idzie, no a później zbacza gdzieś tam w krzaczki, w dżunglę, no i właśnie to było z tym zachowaniem homoseksualnym. W wielu krajach, w Anglii, w Ameryce, w Rosji, w Polsce do pewnego czasu było to wszystko nawet nielegalne. W wojsku, w policji nie przyjmowano homoseksualistów, no bo zawsze wiedziano, że tego rodzaju osoby, no to są łatwe do zaszantażowania i po prostu do zdradzenia swojego własnego kraju. Także były tego rodzaju społeczne decyzje, co kraj robił, co naród robił. No w 1963 roku Amerykanie
Amerykańskie Stowarzyszenie Psychiatrów uznało, że homoseksualizm nie jest to choroba psychiczna. No i od 1973 roku w zasadzie, no to ta równia pochyła, to się właśnie tak toczyła. W latach 70., 80., 90., no to bardzo dużo kobiet nie widziało tego, co nadchodzi. Kobiety właśnie mówiły, że ładnie pachnący homoseksualni mężczyźni, no to nic w tym nie jest, że się kochają, że się trzymają za rączki. No a teraz właśnie doszło do tego, do czego doszło. Tak? Także wszyscy kobiety, no i mężczyźni, którzy nie widzieli tego, co nadchodzi, no to powinni wziąć sobie jakiś kawał deski, się walnąć w łeb i się zastanowić, dlaczego nie widzieli tego, co dochodzi. No, takie wyjaśnienie, no to jest to, że rozwodniono tą jakąś taką negatywną stronę takiego zachowania. No ale to dużo społeczeństwo amerykańskie i światowe zostało rozwalone od środka. No, instytucja rodziny została kompletnie rozwalona. Rola ojca i matki została kompletnie rozwalona. No między innymi przez komunistów. No to jest ta lewacka siła, która po prostu to pcha i rozwadnia. No i częściowym wyjaśnieniem to jest to, że społeczeństwo zaakceptowało wszystko. 50 lat temu zaakceptowało dwóch panów kochających inaczej, no a teraz już akceptuje, że młody 12-latek wychodzi, mówi, żeby mu ptaka obciąć, bo czuje się dziewczynką. No i wszyscy naokoło biegają i chcą wsadzić do więzienia rodziców za to, że oni nie zgadzają się na to. No i sędziowie wydają opinię czy decyzję, że zamknąć rodziców za to, że oni się nie zgadzają. Ten młody 12-13-letni chłopak, on nie może prowadzić samochodu, nie może wypić wódki. No marihuanę no to może zapalić, no bo to komuniści popierają, ale nic nie może podpisać żadnej umowy finansowej czy nieruchomościowej, ale sobie obciąć ptaka, no to może i wszyscy bardzo mu pomogą. No troszeczkę w tej terminologii to wszystko jest popieprzone, no bo kiedyś to się nazywało transseksualizm, czyli powiedzmy takie pomiędzypłciowe. No ale to było bardziej, kiedy faceci się przebierali za kobiety. Teraz to się nazywa to drag queen i to są po prostu te homoseksualne przebieranki. Faceci malują się, dosztukowywują sobie biusty. No jest to skomplikowane. Całe strona seksualna ludzi, którzy nie są heteroseksualni, czyli po prostu nie mają pożądania dla kobiety, nie mają pożądania dla mężczyzny, mając przeciwną płeć i cała taka normalna, tradycyjna rodzina, no to ciężko zrozumieć te wszystkie odchylenia, no ale kiedyś no to po prostu traktowano to jako takie płciowa dysforia, czyli takie niezadowolenie genitalne, że to, co się ma w majtkach, no to nie pasuje to, co jest w głowie. No i teraz właśnie teraz tłumaczą, że to, co sobie myśli taka młoda osoba, co ma w głowie, nie patrząc na to, co ma w majtkach, no to sędziowie teraz nawet skazują nauczycieli, że nauczyciel mówi Jasiu zamiast mówić Joanno. No i to jest bardzo niebezpieczne. To jest ten komunistyczny zamordyzm, który zmusza. No każdy może sobie mówić o sobie, co chce, no ale jeżeli państwo doprowadza do tego, że ktoś jest zmuszony, żeby mówić coś innego o kimś innym, no to już jest po prostu komunizm. To już jest bardzo blisko gułagów, to jest bardzo blisko obozów koncentracyjnych. Po prostu masz śpiewać tak, jak my tobie to powiemy. No wszystko też się sprowadza do tego, że te role powiedzmy komuniści zabijali. No w Rosji to zabijali te role mężczyzny, bo miało być kobiety na traktory. No kobiety szły na traktory i na tych traktorach im wytrzęsło macice. Także po pewnym czasie się zorientowali, że po prostu kobiety w traktorach nie są najlepsze.
się, no ale komuniści odrzucają. Odrzucają tą równość, tą debilowatą równość, że wszystko trzeba robić równo. No akurat murarzy i betoniarzy wśród kobiet, no to nie ma. Nie ma żadnych. Wszyscy ci feminiści, debilowaci, lewacy wychodzą, że ma być równość, no, ale równość, no to ma zawsze być w kręgach, można powiedzieć, władzy. No bo oni mówią, dlaczego nie ma ministrów i ministerek tyle samo, no dlaczego nie ma dyrektorów i dyrektorek tyle samo, no ale jak przychodzi co do czego, żeby było murarzy i betoniarzy, no to już oni wszyscy zamykają twarz, zamykają usta i nic nie mówią. No i właśnie do tego właśnie to się zdegenerowało, ten seks, te genitalia przestały odgrywać kompletnie rolę. Chromosomy w ciele też przestały odgrywać rolę. Jedyne co, to jest idea, że po prostu ktoś się jak czuje, to się czuje. Amerykańskie Stowarzyszenie Psychologów, no to jest właśnie banda tych debili, którzy właśnie mówią, że ten transgender, czyli te międzypłciowe, no to jest taki cały parasol zakrywa osoba, która się identyfikuje. No bo ten transgenderyzm to jest jak ktoś się identyfikuje. No teraz dużo jest chorób takich półpsychicznych czy odchyleń psychicznych. Dzieciaki przychodzą do szkoły, no i zakładają jakieś czapki i udają, że są, powiedzmy, zajączkami, są lisami. Mało chyba, który chce być tygrysem. No i to jest akceptowane. To jest akceptowane w szkołach, ci nauczyciele są zastraszeni, nic nie mogą zrobić. Stowarzyszenie Endokryniczne, które właśnie też no od setek lat już działa nad tym medycyną hormonalną, no to oni też używają ten sam język, że po prostu odczucie swojej płci jest ważniejsze niż genitalia same w sobie. Stowarzyszenie Psychiatrów robi to samo. To jeżeli ktoś się wyraża swoim spojrzeniem na to, kim jest, no to właśnie jest tym, kim jest. No, CDC, czyli Centrum Zapobiegania Chorobom Zakaźnym, no też śpiewa w tym samym tonie, że transgenderyzm to jest to, co jest w głowie, a nie to, co jest w majtkach. Także nie ma rodzaju męski, żeński, nijaki. No bo oczywiście są obojniacy. W Polsce to się mówi obojniacy, czyli raz jedna osoba tam na 1000, czy tam na 10 000, czy na 100 000 rodzi się po prostu z pochwą i z prąciem, tak, także to się zdarza, no ale później przez dziesiątki lat, no to tam lekarze decydowali, robili jakąś taką operację w tym kierunku albo w tym kierunku, no później bardzo często, no przypuszczalnie w połowie wypadków ci obojniacy, no to kiedy dorastali jako chłopcy, to im się wydawało, że są dziewczynkami, albo jak dorastali jako dziewczynki, wydawało im się, że są chłopakami, no ale to już wtedy nie było prącia, czy tam nie było pochwy, no to można zrozumieć, ale normalnie chłopiec czy dziewczynka, która ma swoje genitalia, ma wszystko, co potrzeba, do rozrodcze i przyjemnościowe, no to tłumaczyć, że czuje się inaczej, no to jest makabryczne. No szpitale robią makabryczną rzecz tak samo, bo w szpitalach jest pełna grupa tych wszystkich homoseksualnych LGBT lekarzy, którzy oni po prostu w trzy sekundy zaczynają dawać hormony, zaczynają proponować operacje chirurgiczne, czyli powiedzmy amputacje. To jest straszne, że oni tłumaczą, że to musi być zrobione dla ludzi, którzy żyją w tej swojej myśli, że nie są tymi osobami, które im, powiedzmy, natura dała ginekologicznie.
Także to jest dużo tych szpitali dziecięcych. No, ludzie tam przychodzą, protestują, leją się pod niektórymi szpitalami dziecięcymi, to przychodzą wielkie grupy, ten LGBT, no i przychodzą rodzice dzieci, którzy nie zgadzają się na to i dochodzi do rękoczynów, tam policja aresztuje w Chicago. W Chicago były takie sytuacje. Także to jest smutne, że organizacje państwowe, organizacje rządowe robią coś takiego przeciwko woli ludzi. No ale to się szybko zmieni. No ten wzrost jest niepokojący. No a to wszystko też się zaczęło od Clintonów, a dużego przyspieszenia dostało za Obamy. Za Obamy, no to właśnie ten transgenderyzm po prostu wyeksplodował. No i dzisiaj to właśnie mamy paranoję taką, czy paradoks, że transgenderyzm, czyli ten genitalne niezadowolenie, przepraszam, powoduje to, że osoby mężczyźni z fujarkami po prostu wygrywają zawody pływackie, zawody no najróżniejsze sporty w Ameryce, tam był taki tytuł dziewiąty, to miało to wyrównać szanse, no miało wyrównywać, co kobiety, co studentki i studenci będą dostawali finansowo na swoje sporty, no a teraz ten transgenderyzm doprowadził do tego, że po prostu byli faceci, udają dziewczyny i wygrywają ze wszystkimi. To jest straszne. Ja nie wiem, do czego musi dojść. Może US Open, kiedy w US Open będzie trzech transgenderów wygra pierwsze, drugie i trzecie miejsce za 5 lat, no to może to wstrząśnie całym światem. No nie wiem, co się musi stać, żeby ludzie po prostu się otrząsnęli, że zgodzili się z tym, że zniewieściały chłopak czy chłopczyca, która udaje chłopaka, no to zawsze było, jest i będzie. No ale żeby legalnie i politycznie i społecznie to wyrównywać, no to się chyba wszystko zmieni. No to jest straszne zacofanie się robi, cofanie dla społeczeństwa. Lewakom się wydaje, że to jest jakiś taki postęp, no ale to nie jest postęp, to nie jest dobre dla nikogo, to nie jest nawet dobre dla tych transgenderów, wszyscy ci, którzy się tam czują, no trzeba im pozwolić żyć, niech sobie żyją i takim życiem, jakie wybrali, no ale nie można doprowadzić, żeby było jakieś SS czy Urząd Bezpieczeństwa, który ściga innych obywateli, którzy się nie zgadzają z tym. To jest najbardziej niebezpieczne, najbardziej antykonstytucyjne działanie rządu i budżetówki i państwa i polityków. To jest po prostu zniszczenie przyszłości. Także będą wybory, trzeba głosować na normalnych. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Świeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No gdziekolwiek jesteście, gdziekolwiek będziecie głosowali w Ameryce, głosujcie w drugi wtorek listopada, czyli 8 listopada, głosujcie na konserwatystów, głosujcie, idźcie zdecydowanie, głosujcie, nie dajcie wygrać komunistom, no bo oni po prostu już kompletnie zwariowali, ale nie mogą doprowadzić do ruiny całej Ameryki. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Clintona, czy Baracka Obamy, czy Bidena, zastanówcie się, co robi. Zastanówcie się na dzień dzisiejszy 2022, do czego doprowadziliście tym lewactwem. To nie jest dobre, to prowadzi do kompletnej ruiny. Także zmieńcie podejście, szczególnie jeżeli wyjechaliście z socjalistycznej, komunistycznej Polski. Zdrowia dla normalnych.